witam serdecznie na kanale Gazetki i Promocje. Jestem Himek. Bardzo lubię żurek. A teraz, gdy za progiem Wielkanoc, oczekuję niecierpliwie, aby zjeść jego najbardziej wyszukaną wersję, która jest tradycyjną potrawą wielkanocną. Z prostej chłopskiej zupy, którą dawniej nazywano zupą kwaśną, polska kuchnia zrodziła potrawę wyszukaną i wykwintną. Co ciekawe, dawny żurek w różnych regionach Polski ewoluował w różny sposób i dzięki temu obecnie mamy wiele jego wersji, które czasem znacząco się różnią. Na święta jednak przygotowana jest zawsze jego najbardziej wyśmienita wersja. Najważniejszy jest oczywiście zakwas, który najlepiej, aby był przygotowany z dobrej jakości żytniej mąki. Do zupy trafią wyszukane przyprawy jak liść laurowy czy ziele angielskie. Oczywiście nie może zabraknąć czosnku, którego zapach jest zawsze intensywnie wyczuwalny. W niektórych przepisach do żurku zaleca się dodanie odrobiny kiszonej kapusty, aby jeszcze zintensyfikować jego kwaskowość. Potem gotowanie. Żurek powinien być gotowany długo, aby składniki dokładnie się połączyły w jeden charakterystyczny smak. Jako ukoronowanie dodajemy podsmażanego boczku z cebulą lub kiełbasy. Oczywiście nie może także zabraknąć jajka, które w Wielkanoc ma jeszcze dodatkowe symboliczne znaczenie. Wielkanocny żurek zazwyczaj podawany jest z białą kiełbasą, najlepiej domową, ale i w sklepach kupimy sporo wysokiej jakości produktów, które dodatkowo uświetnią tą wyjątkową świąteczną zupę. Niektóre osoby po podaniu na talerz żurku dekorują go jeszcze liśćmi pietruszki czy nawet plasterkiem cytryny. Pamiętać jednak należy, że tak jak wspomniałem, przepisy różnią się nieco w różnych regionach Polski, a i konkretne rodziny czy kucharze mają swoje sprawdzone, tajne receptury, nierzadko przekazywane z pokolenia na pokolenie. Często żurek podaje się też w garnuszku ze specjalnie na tą okoliczność upieczonego chleba. Tak podany żurek ja lubię najbardziej. A jaki żurek Państwo przyrządzacie i lubicie? Czy macie jakieś swoje wyjątkowe przepisy? Zapraszam do komentowania i być może podzielenia się swoimi przepisami z innymi widzami kanału Gazetki i Promocje. Teraz jednak zapraszam po składniki do żurku do Biedronki, której ofertę mam dzisiaj dla Państwa i która obowiązywać będzie w sklepach już od Wielkiego Czwartku, czyli idealnie, aby zaopatrzyć się we wszystkie składniki konieczne do przyrządzenia świątecznych potraw. Życzę Państwu wiele radości i satysfakcji podczas tych przygotowań i oczywiście wesołych świąt. Myślę też, że przed świętami przyjdzie nam się jeszcze spotkać w sklepie na zakupach. Do zobaczenia zatem i słonecznego dnia.